Cześć, zapraszam do oglądania, wysłuchania mojej kolejnej rozmowy z cyklu Porozmawiajmy o marce NGO, czyli organizacji pozarządowej. Moim, ale i Twoim dzisiejszym gościem jest Paula Rettinger-Wietoszko, prezes zarządu fundacji Zostaw swój ślad, dyrektorka festiwalu Wrażliwego. Paula jest członkinią Rady Programowej Open Eyes Economy Summit Solidarni w Rozwoju. Jest laureatką nagrody Ludzie, którzy zmieniają biznes, przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Otrzymała tytuł Businesswoman 2019 roku w kategorii Działalność społeczna. Zawodowo doradza strategicznie w zakresie marketingu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera startupy i nowe projekty społeczne w organizacjach. Już za chwilę zobaczysz i usłyszysz, jaką Paula ma niesamowitą energię i niebywałą zdolność inspirowania. Zapraszam. Cześć Paula. Cześć Łukasz, dzień dobry. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle u Ciebie jest to całe pomaganie. No bo Ty kończyłaś ASP, więc z wykształcenia jesteś artystką? Magistrem sztuki. Magistrem sztuki. No dobra, ale ja ci kojarzę, znaczy, oczywiście ta sztuka się przewija w różnych kontekstach, w swoich mediach społecznościowych, gdzieś to zawsze twoja działalność jest na styku sztuki, no ale przede wszystkim kojarzy cię z pomagania, z prowadzenia fundacji, z czynienia dobra. I tak sięgając historycznie, trochę historia twojego życia, skąd to się wzięło i kiedy? Wiesz co, skłonności to miałam zawsze i to chyba jest kwestia wyniesiona z domu trochę też. Takiej otwartości, chęci wsparcia dla ludzi, to było bardzo naturalne. Natomiast to kluczowym momentem były dwie rzeczy. Pierwsza to, kiedy córka mojej najbliższej przyjaciółki, z którą wspinałyśmy się głównie w górach i to była taka górska znajomość, wiesz, to jest taka historia, dwie kobiety w Tatrach wspinają się i wierzą w te opowieści o tym, że partnera to się nie zostawia, nawet gdy jest zmarzniętą bryłą lodu, to jest taka, wiesz, taka taternicka obietnica, czyli że jesteśmy ze sobą zawsze, nawet jeśli jest bardzo źle. No i to się wydarzyło dosyć szybko, bo moja przyjaciółka urodziła dziecko, które po prostu było bardzo ciężko chore. I okazało się, że to nasze niezostawianie partnera to przestało dotyczyć, wiesz, tak bezpośrednio gór i śniegu i pomagania sobie w takich ekstremalnych sytuacjach górskich, tylko po prostu stało się jakimś elementem naszego życia. Moja przyjaciółka jest z Sopotu, a ja wtedy mieszkałam w Zakopanem, więc to było bardzo symboliczne pomaganie przez całą Polskę. No ale od tego się zaczęło i jej córeczka trafiła do dziecięcego hospicjum domowego, a ja z Krakowa zamiast, bo potem już byłam w Krakowie, z Krakowa zamiast w Tatry, to jeździłam po prostu do niej, żeby z nią być, po prostu być i wspierać. Potem urodziła się moja córka, która również okazało się, że jest bardzo ciężko chora, że jest osobą niepełnosprawną. No i to był taki moment, kiedy oprócz tego, co czułam jako przyjaciel, jako partnerka we wspieraniu bliskiej mi osoby, nagle zaczęło dotyczyć po prostu mnie. Nagle zobaczyłam, jak to jest być rodzicem, jak to jest dostać diagnozę, jak to jest usłyszeć, że twoje dziecko nie będzie chodzić, mówić, jeść, że nie wiadomo, czy przeżyje, bo tylko ileś procent takich dzieci dożywa dorosłości i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby dostałam tą lekcję bardzo wprost. Lekcję, która polegała też na tym, że jednego dnia, bez żadnych wątpliwości oczywiście, musiałam zostawić wszystko, to czy musiałam, chciałam. Wszystko, co robiłam do tej pory, projekty, firmę, partnerów, współpracowników, to wszystko, co było rozkręcone, co się działo, to były i duże, bardzo duże projekty biznesowe, no i twórczość oczywiście, ale to wszystko jednego dnia po prostu, no musiałam zadzwonić i powiedzieć przepraszam, ale no nie mogę, bo nie wiem, jak długo będę w szpitalu i co się dalej wydarzy. I to jest taka bardzo, bardzo ważna lekcja, która przewartościowuje wszystko, która pokazuje, co tak naprawdę jest ważne, jakie decyzje musimy podejmować. Oczywiście oprócz tego, że się człowiek zajmuje chorym dzieckiem, to musi też żyć. To musi też skądś czerpać energię na to, żeby po prostu funkcjonować, żeby tym dzieckiem móc się zająć. Więc to wszystko jest dosyć skomplikowany proces.
ale niezwykła i bardzo, bardzo cenna lekcja. W naszym wypadku skończyła się ona nadzwyczaj dobrze, bo moja córka jest teraz pupilką całego oddziału neurologii dziecięcej w Krakowie, bo udało jej się po prostu, mogę powiedzieć, pokonać chorobę, chociaż to nie jest tak, że całkiem się ją eliminuje, ona gdzieś tam jest, ale udało jej się z tego wyjść na tyle, że po prostu chodzi do normalnej szkoły, dzisiaj kończy 14 lat, ma urodziny i jest po prostu szczęśliwą, normalną, zwyczajną dziewczynką. Ale te doświadczenia, zarówno związane z moją przyjaźnią i z hospicyjną córeczką mojej bliskiej przyjaciółki, jak i to, co zobaczyłam w trakcie tego całego procesu leczenia mojej córki, to ile prób musiałam podjąć, ile wydarzyło się w tym czasie, jak zmieniłam się ja, jak zmienili się moi bliscy. No to była po prostu ogromnie ważna lekcja i ta lekcja dała mi też poczucie, że już nigdy nie chcę robić rzeczy, które nie mają jakiegoś głębszego sensu, to znaczy dla mnie nie mają oczywiście, bo wiele rzeczy może mieć rozmaity sens i nie wnikam w to, w czym kto odnajduje swój sens. Natomiast dla mnie stało się w taki bardzo naturalny sposób jasne i to uświadomiłam sobie dopiero po pewnym czasie, że już nie chcę pracować dla kogoś, kto, nie wiem, robi coś z mojej perspektywy nie dającego impaktu na innych ludzi po prostu. Znaczy, oczywiście możemy powiedzieć, że wszystko, co się produkuje, czy wszystko, co się robi, ma jakiś impact, ale jednak szukam tych wartości takich troszeczkę głębszych, a może po prostu bardziej bezpośredniego działania. I jeszcze jedno, z całą pewnością doświadczenia, które mamy, takie doświadczenia też nas bardzo otwierają, to znaczy dają taką naturalną możliwość, nie chcę powiedzieć odwagę, bo to nie jest żadna odwaga, ale taką umiejętność bycia blisko drugiego człowieka, który potrzebuje, bo po prostu bardzo to czujemy, bardzo dobrze to czujemy, bo przecież będąc z chorym dzieckiem, to nie jest tak, że się jest tylko z nim, to się jest z wieloma innymi, które się spotyka na swojej drodze, z wieloma innymi mamami, tatusiami, rodzinami, ludźmi, którzy pomagają, lekarzami. To jest bardzo, bardzo wartościowa lekcja i bardzo jestem za nią wdzięczna. Już tak jak to pomaganie jest takie z życia wzięte, no w sensie się pojawiły pewne konkretne historie, które to sprawiły i tak jak o tym opowiadasz, to brzmi to jak tak strasznie lekko, a jestem w stanie sobie wyobrazić, że wcale lekkie nie było. I teraz no z jednej strony okej, no bo są te konkretne sytuacje i one same w sobie są już ciężkie, no ale gdzieś ty jeszcze znalazłaś tą siłę, żeby pomagać innym w tych trudnych sytuacjach. Nie to, że własne problemy i własne ciężary i problemy przyjaciółki. Też nie wiem, słowo problem jest tym właściwym słowem. No ale to też zabiera mnóstwo energii, pochłania mnóstwo energii czasu. Tak? A ty tak wspomniałem wcześniej o tych mediach społecznościowych, że ta sztuka się przewija w tych mediach społecznościowych i one są takie strasznie lekkie, te twoje media. Takie aż super przyjemne, jak się je przegląda. I tam nie czuć tego sukcesu i tej całej twojej aktywności, która jest u ciebie, bo jak się posłucha, co ty robisz, czym ty się zajmujesz, co ty organizujesz, to się wydaje niemożliwe, jak to jest, jak ty jesteś w stanie to wszystko zrobić, w jaki sposób to wszystko jesteś w stanie zorganizować i mówiąc prosto ogarnąć. No więc właśnie, i tak mam takie też poczucie, że bardzo często ludzie, jak czytają twoje bio, chociażby na twojej stronie internetowej, to czym ty się zajmujesz, kim ty jesteś, co ty robisz, to trudno im sobie wyobrazić, tak powiem, ile w to trzeba włożyć pracy. Albo mają takie mylne, albo w sposób taki błędny oceniają to, w jaki sposób pewne rzeczy robisz. I tak sobie myślę o festiwalu chociażby, festiwalu wrażliwym. Mm-hmm. Oprócz tego, że robisz mnóstwo rzeczy, to jeszcze ten festiwal, na który przybywają, że tak powiem, znamienici goście, który się odbywa w pięknych przestrzeniach. I to ja wiem to z własnych doświadczeń, że dla ludzi z zewnątrz to świadczy, że pewnie za tym stoi sztab ludzi i trzeba mieć mnóstwo pieniędzy i trzeba mieć mnóstwo kasy, aby to zrobić. No tak. To ja mogę powiedzieć, co jest najcenniejsze. Wiesz, to najcenniejsza jest pasja i wiara w to, co się robi. I one w moim przypadku zastępują kasę.
To jest mój, wiesz, mój prezent. Ja ten prezent dostałam w postaci doświadczeń. I to naprawdę był taki, wiesz, gift. To, że teraz mówię o tym lekko, to nie znaczy, że nie było łez, że nie było ciężko. Było, ale, no, ale mój Boże, no, każdemu z nas się ciężkie sytuacje zdarzają. Ja wyszłam z tego po prostu pełna wdzięczności, że to idzie do przodu, że Tea, moja córka, po prostu zdrowieje. I pełna takiej wewnętrznej energii, zrozumienia właśnie, jak warto się tym podzielić, tym wszystkim. I to było bardzo naturalne, naprawdę niewymuszone. Wiesz co, mówisz o tych mediach społecznościowych. Ja nie ukrywam, że ja media społecznościowe założyłam, no bo w fundacji wypada takie media mieć i wypada się pokazać. Ja naprawdę mam ogromną trudność z wrzucaniem takich rzeczy dotyczących mnie, chwaleniem się i tak dalej. Bardziej jestem w stanie to przełknąć, bo po prostu czuję ogromną wdzięczność dla wielu ludzi za to, że mogę coś robić, że zauważają może to, co robię, chociaż to nie chodzi o to, że zauważają to, co ja robię, tylko zauważają ten efekt i mają poczucie, że to ma jakiś sens, że to ma jakąś wartość. I to chyba, dlatego mnie to sprawia pewną trudność, bo ja naprawdę największą wartością jest dla mnie spotkanie, największą wartością jest rozmowa. Media społecznościowe no, są nam potrzebne, tak? Oczywiście no, miło jest z tymi lajkami, ale to naprawdę nie o to chodzi. Ja wiem po prostu, że bez nich w bardzo wiele miejsc byśmy nie dotarli, bez nich w bardzo wiele miejsc byśmy nie byli w stanie wielu ludzi spotkać po prostu i że te media społecznościowe są, one są pod tym względem naprawdę bardzo okej, że dają nam dotarcie do widzów festiwalowych, do darczyńców, bo nasze zbiórki na pomoc dzieciakom chorym, nieuleczalnie chorym czy ciężko chorym, no udają się dzięki temu, że są media społecznościowe, że ludzie tam są, że ludzie są otwarci, że ludzie są chętni, że ludzie po prostu mają jakąś taką wrażliwość, którą potrafią, no możemy ją zmaterializować i to jest na pewno wartość. Natomiast no, nie lubię splendoru, nie lubię takiego szumu wokół, aczkolwiek on jest potrzebny i trochę to jest tak niestety, z marką NGO, że w wielu wypadkach osoba, która no, jakby organizuje to wszystko, w pewnym sensie tym NGO-sowym celebrytom się musi stać, no bo trudność w budowaniu marki NGO jest taka, że największą jej wartością jest wiarygodność. I ja to też biorę w pewnym sensie no, na siebie. Ja muszę całym swoim życiem być teraz odpowiedzialna i wiarygodna, żeby to było odpowiedzialne i wiarygodne działanie społeczne. I żeby ludzie mogli naprawdę mi i zobaczyć, że te działania mają, no są sensowne po prostu i że można im zaufać. Więc w tym sensie to jest i fajne i no i takie pełne odpowiedzialności no, właściwie w całym życiu. Ja już, moje dzieci się zawsze ze mnie śmieją, jak nie wiem, powiem coś o kimś albo sobie z kogoś zażartuję, o wrażliwa mamusia, taka wrażliwa ma fundacja, a tutaj sobie robi jaja. Nie? No oczywiście śmiejemy się z tego, ale ja czuję, właśnie po nich czuję bardzo, dzięki nim czuję bardzo, jak bardzo trzeba być też odpowiedzialnym w całym swoim życiu i w całym swoim działaniu za to, co się robi. Fajnie by było, gdyby tak było w ogóle, gdybyśmy jako biznes, jako politycy też byli w całym swoim życiu odpowiedzialni za to, jaką funkcję przyjmujemy. To jest oczywiście też przyjemne, bo największą radością naprawdę, ja to robię z czystego egoizmu, słuchaj. Największą przyjemnością jest patrzeć na ten efekt, na to, co się wydarza, na to, że ludziom coś można dać, albo że można pomóc coś zobaczyć, albo że można albo dać radochę, albo dać zrozumienie, olśnienie. Często te olśnienia no, nie są wcale łatwe. Festiwal Wrażliwy jest takim miejscem bardzo trudnych olśnień, w których, że tak powiem, do tego olśniewania zaprzęgnięci są dziennikarze, reporterzy opowiadający prawdziwe, naprawdę trudne historie,
ludzi, ale ja właśnie myślę, że te prawdziwe historie, one są największą inspiracją, są największą wartością, bo no bo wiecie, filmy oglądamy w kinie czy na portalach filmowych, one nas poruszają przez chwilę, a potem wyłączamy i wiemy, że to była fikcja, no i przez chwilę to w nas zostaje ta historia, ale ona nie porusza. Natomiast jeśli czytamy albo oglądamy coś, co jest opowieścią o prawdziwym ludzkim życiu i tam naprawdę grubo się dzieje, no to daje do myślenia i stawia nas w pewnej sytuacji nawet wyborów, czy w takiej sytuacji zachowałbym się tak, czy to pochwalam, czy oceniam, jak siebie widzę w kontekście pewnym. I myślę, że to są ogromne wartości. Mhm. Równocześnie festiwal jest też takim sposobem na nagradzanie tych, którzy potrafią te historie dobrze opowiadać i robią to etycznie, odpowiedzialnie. Na tych reporterów, dziennikarzy, którzy kiedy opowiadają czyjąś historię, to traktują tego bohatera naprawdę z pełną odpowiedzialnością, naprawdę z klasą i to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne być z tym bohaterem również później, myśleć o tym, że jeśli go w jakiś sposób pokażemy czy opiszemy, to jego życie może się zmienić. Ta historia pokazana publicznie może wpłynąć na to, jak ludzie go będą odbierać, oceniać, przez jaki pryzmat będą go widzieć, być może do końca życia, być może przez długi, długi czas. I tutaj to pomaganie nie jest takie proste. Tutaj jest kwestia z jednej strony odpowiedzialności i etyki, z drugiej strony godności bohatera. I tu znów może wrócę do kwestii NGO-sów i tego, jak tą godność postrzegać. To jest ogromnie ważne, wydaje mi się, żeby pomagać w taki sposób, żeby pozwalać ludziom zachować swoją godność. Bo jedną z najtrudniejszych rzeczy, jak rozmawiam z rodzicami na przykład chorych dzieciaków, czy z ludźmi w ogóle, którzy potrzebują pomocy, to jedną z najtrudniejszych rzeczy jest proszenie o tę pomoc. To, że muszę gdzieś pójść i poprosić. To, że jest zbiórka, super, super, no jest wspaniale, kochani, jesteście wspaniali, cudownie i tak dalej. A tak naprawdę to jest za każdym razem przełamywanie swojej nieśmiałości, pokazywanie siebie, proszenie o pomoc. Proszenie jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. I zawsze miałam takie poczucie, że powinnam sama dostrzec, kiedy ktoś potrzebuje pomocy i wyjść do niego z tą pomocą. I myślę, że to jest bardzo ważna misja, bardzo ważna rola. Oczywiście, jeśli się pomaga systemowo, to jest troszkę inaczej, a jeśli się pomaga indywidualnie, to też trochę inaczej. Więc my mamy w fundacji Zostaw swój ślad podopiecznych, czyli dzieciaki, pomagamy hospicjom, a również robimy akcje edukacyjne, które są na przykład dotyczące zdrowia, odporności czy nowotworów, zapobiegania nowotworom. To są te projekty 360 stopni wokół odporności, czy projekt Code Against Cancer, który tu mam w klapie, bo jestem bardzo, bardzo dumna, że mogę go rozwijać i wspierać taką społeczność wspierającą no, wszystkich tych, którzy się borykają, czy tych, którzy dopiero będą się borykać z nowotworami. I kiedy się działa systemowo, to jest bardziej ogólne, ale kiedy się działa na poziomie indywidualnym, to naprawdę wymaga wielkiej uważności. I to jest też bardzo ważna rzecz w przekazie medialnym, który stosują fundacje czy organizacje społeczne. Miałam okazję współpracować z jedną z fundacji, w której no, wykorzystywaliśmy, tak mogę tak to powiedzieć, to co wydawało nam się po prostu ważne, bo kochaliśmy naszych podopiecznych, byli nam bliscy i historie ich były dla nas po prostu ważne. Pokazywaliśmy je w filmach, w opowieściach i w pewnym momencie ja zrozumiałam, że nie mam prawa pokazywać tak intymnych historii. Nawet jeśli jest chore dziecko i po prostu je pokazujemy. Dla wielu z nas ktoś chory jest już kimś innym, a to są po prostu dzieci, to są po prostu młode dziewczyny, młode chłopaki, którzy gdyby byli zdrowi, to chcieliby wyglądać super w mediach społecznościowych, a niekoniecznie pokazywać swoją niepełnosprawność czy jakieś tam niedogodności. I to jest właśnie pokazywanie godności. I teraz, jeśli się pokazuje coś tak bardzo, bardzo wprost i pokazuje się tą inność, odmienność, cierpienie, mówiąc krótko,
No to to super działa, bo to działa na nasze emocje, to działa na naszą podświadomość, to działa na nasze postrzeganie świata i natychmiast uruchamia no to, na co, co nam jest potrzebne, to znaczy te gesty pomocy. To są często gesty pomocy takiej o, rękami, to są często pieniądze, bez których no kurczę, nie da się, gdyby się bez nich dało, to byłoby wspaniale, bo w ludziach jest energia i chęć działania i robienia wielu wspaniałych rzeczy, ale bez pieniędzy po prostu się nie da. No i takie historie otwierają portfele, otwierają serca. Natomiast kiedy się mówi o edukacji, kiedy się mówi o wartościach, to one już nie są takie sexy, one już nie są takie super, one już nie są takie poruszające, one już sexy oczywiście mówię w takim grubym cudzysłowie, ale one już nie są takie porywające. Wartości, no dobra, one zawsze się wiążą też z jakąś odpowiedzialnością, z czymś, za co musimy się wziąć, co musimy, czego musimy przestrzegać, więc one nie są takie atrakcyjne. I dużo trudniej jest zdobyć środki na to, żeby takie działania realizować. No i to jest pewien kłopot organizacji pozarządowych, chyba wszystkich. Teraz w pandemii tym bardziej, no bardzo to odczuwamy, bardzo. Na początku serca się otwierały bardzo, no bo to była nowa dla nas sytuacja, chcieliśmy pomagać tym niewielu, którzy tej pomocy, no wydawało nam się, potrzebują bardzo. I ta pandemia otworzyła nas jakoś. Byliśmy taką grubą społecznością, która naprawdę potrzebuje wsparcia. Natomiast w miarę upływu czasu po prostu żyjemy w jakimś lęku. Bardzo trudno nam jest w tej chwili mocno się dzielić. No i po prostu potrzebujemy kasy, żeby robić to, co chcemy robić. No i tu się zaczyna cały marketing i cała marka NGOs. No i cała z nią robota. No wiesz, ty jesteś wykształconą, wyedukowaną marketerką, no bo masz nawet certyfikaty dosyć prestiżowe, wskazując na to, że tą wiedzę posiadasz i pewnie tobie jest ciut łatwiej, mając świadomość, jak pewne rzeczy robić prawidłowo. A tej świadomości wydaje mi się, że cały czas w organizacjach trzeciosektorowych brakuje. I ostatnio nawet spotkałem się z takim wpisem na LinkedInie jednej z właścicielek fundacji. Teraz nie będę wymieniał jej nazwy, bo nie o to chodzi. Taki bardzo emocjonalny wpis, trochę taki wołający o pomoc, że słuchajcie ludzie, no jest ważna sprawa, no czemu się nie ruszacie, nie pomagacie? Więc to co zrobiłem jakby naturalnie, jakby wszedłem na stronę internetową, na te kanały, za pośrednictwem których ta fundacja się komunikuje. I stwierdziłem, kurczę, chyba wiem, gdzie leży ten problem. To leży poniekąd w opowieści, leży też w tym, że ta strona, czy te komunikaty nie pozwalają mi zrozumieć, na ile ważny i duży jest ten problem. Znaczy, nie ma tego zaproszenia mnie do tego świata. I teraz takich osób, takich fundacji, różnych organizacji, które zapraszają do pomagania, jest po prostu cała masa w Polsce. To są dziesiątki tysięcy. Teraz ja muszę zdecydować, niestety, komu pomóc. Tak, więc znowu się to zaczyna sprowadzać do tego, w sensie do tej komunikacji, do tej opowieści, do tego trochę wyręczenia mnie z myślenia, w sensie, żeby wyposażyć mnie w pewne narzędzia i rozwiązania, które ułatwią mi to niesienie pomocy, bo jeżeli ja nie rozumiem, że ja się muszę zastanawiać za każdym razem, to w zabieganych czasach, kiedy ja mam całą masę swoich różnych problemów, całą masę swoich różnych zadań, To powoduje potem, że niestety komuś nie pomogę, a może powinienem pomóc, gdyby ten ktoś w właściwy sposób mi o czymś opowiedział. I taka pierwsza myśl była, jak zaczęła się padać w festiwalu, że może festiwal to jest taka szkoła opowieści, w sensie taka nauka, w jaki sposób o pewnych rzeczach opowiadać, takiego najwyższego poziomu szkoła. Wspomniałaś o tym, że fajnie by było, gdyby wszyscy mieli tę taką naturalną chęć pomagania. Wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym momencie, no bo biznes dzisiaj, nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że musi. Zaczyna się kierować swoje myślenie w kierunku problemów tego świata, które zawsze były, no ale dzisiaj klienci, czy też ludzie oczekują od biznesu, że będzie nie tylko biznesem, ale też będzie rozwiązywał pewne problemy, więc biznes się rusza, co w pewnym sensie skraca dystans między tak, takie mam poczucie, między biznesem a NGO-sami. Tak. Zaczynamy robić to samo i zaczyna się otwierać fajne pole do współpracy.
no bo biznes też musi kimś to zrobić. No można być to własnymi zasobami, a może się kierować, może kierować swoje, swój wzrok w kierunku NGO-sów. I to wracając do tego emocjonalnego wpisu. Tak sobie myślę, że brakuje, raz, że brakuje takiego myślenia biznesowego w trzecim sektorze. W sensie mówimy o pomaganiu, o czynieniu dobra. To, co powiedziałaś, to jest absolutnie słuszne, no bo tego dobra nie możemy czynić, dopóki nie mamy pieniędzy. No niestety, taka jest prawda. Przynajmniej w wielu momentach. Mhm. Tak, no a im więcej im będziemy mieli, tym lepiej, tym więcej dobra będziemy mogli robić. Więc trzeba się nauczyć te pieniądze zarabiać. Lub też we właściwy sposób te pieniądze pozyskiwać. Mhm. Mnie bardzo interesuje twoja perspektywa, bo ty masz i duże doświadczenie w organizacjach trzeciosektorowych, masz doświadczenie biznesowe, masz wykształcenie marketingowe. Co twoim, gdzie najczęściej organizacje pozarządowe popełniają błędy w komunikacji? Wiesz co, może ja zacznę od czegoś innego. Dobra. Takiej zasady, która myślę, że jest jakąś taką zupełną dla mnie bazą. I tak, takie zresztą było nasze myślenie, kiedy tworzyłyśmy fundację czy festiwal. Ja myślę, że kluczową rzeczą jest pewna autentyczność w wymianie, która następuje pomiędzy tymi, którzy dają i tymi, którzy przyjmują. Tak, żeby to wcale niekoniecznie tak nazywać, nie nazywać dawaniem i przyjmowaniem. To znaczy, żeby każdy, kto daje, dostawał. To jest taka lekcja, pamiętam aukcję charytatywną, taką dużą aukcję charytatywną, którą kiedyś organizowaliśmy z inną jeszcze fundacją. I pewien człowiek, który naprawdę wielkie pieniądze zostawił na tej licytacji, kiedy mu bardzo dziękowaliśmy za to, że naprawdę, no, szarmancko licytował i ze sceny no, padły podziękowania. On wstał i mówi, wy mi dziękujecie? To ja wam dziękuję, bo ja będąc tu, obserwując co robicie, tyle zrozumiałem w kontakcie z wami, bezpośrednio, w tym, że poświęciliście mi czas, nie jako organizacji, firmie, którą reprezentuję, mnie, że ja wychodzę stąd obdarowany. I ja, to dla mnie było takie olśnienie, wtedy no, emocjonalne oczywiście, bo wiedzieliśmy, że za te pieniądze możemy strasznie dużo zrobić. A z drugiej strony to, że właśnie ta wymiana jest potrzebna i ona jest bardzo fair. Powiedziałeś coś takiego, że firmy nie tylko mogą, powinny, ale też teraz muszą, więc będzie łatwiej. Ja mogę powiedzieć tak, w pewnym momencie firmy musiały, żeby budować swój wizerunek i to był, to, wiecie, ten CSR, się go robiło, no bo trzeba było, bo to zawsze był dodatkowy punkcik, tam zawsze było fajnie. Ja myślę, że to się bardzo zmieniło, że jest bardzo dużo firm i organizacji, które robią to w ogóle nie dlatego. Robią to, bo ludzie po prostu dojrzewają na tych kierowniczych stanowiskach, dojrzewają do przywództwa bardziej odpowiedzialnego w naturalny sposób. Oczywiście nie mogę generalizować tutaj, ale wielu jest takich, którzy zaczynają też po prostu, byliśmy młodzi, otwarły nam się możliwości, zakładaliśmy firmy, robiliśmy wielkie biznesy, ale też jesteśmy ludźmi, którzy dojrzewają, przeżywają, doświadczają pewnych rzeczy i zaczynają coraz więcej widzieć. I zaczynają w tym swoim biznesie myśleć, dobra, no okej, ile mogę robić te pieniądze? No mogę, potrzebuję, zatrudniam, rozwijam. To jest super, to jest często po prostu pasja tych ludzi. Ale czegoś mi brakuje. I wtedy, jeśli wkracza odpowiednia organizacja z odpowiednim pomysłem, tematem, sposobem, inspiracją, to może być bardzo fajnym partnerem. I tu nie zawsze chodzi tylko o to, żeby się pokazać. Oczywiście fajnie jest się przy okazji pokazać i ja uważam, że to jest w porządku. Ja uważam, że to jest w porządku, jeśli się coś robi wartościowego i się jest organizacją no po prostu biznesową, to jest w porządku mówić o tym, że się to robi. Bardzo istotne czy kluczowe jest motywacja. I coraz więcej spotykam tych prawdziwych motywacji. Mogę powiedzieć o przykładach kilku firm, nie wiem, czy tu lokować produkty można, czy partnerów lokować można. No to już do twojej decyzji. Wiesz co, no, mogę powiedzieć o na przykład Ergo Hestia, która jest partnerem festiwalu, ale
Ale ja nie mówię o tym, co robi dla nas. Mówię o tym, że obserwuję tą organizację i działając z nimi, patrzę, ile rzeczy się wydarza na poziomie zarządzania firmą. Nie tylko tych takich spektakularnych, które wychodzą na zewnątrz, tylko będąc bliżej organizacji, widzimy to, że na bardzo wielu obszarach zaczyna taka organizacja dopasowywać się po pierwsze do pewnych norm, tak jak 17 celów zrównoważonego rozwoju, z których wybierasz sobie oczywiście te, które pasują pod twoją organizację, pod twoje możliwości, ale w pewnej konsekwencji, odpowiedzialności, budowaniu tej świadomości wśród pracowników, współpracowników, naprawdę zaczyna się budować pewna wartość. I ta wartość, kiedy pracowników się jej uczy, współpracowników, partnerów, my jesteśmy partnerem, ja się traktuję jako partner biznesowy dla takiej organizacji, bo ja im bardzo, bardzo konkretne rzeczy daję, a oni dają bardzo konkretne rzeczy mnie i robimy po prostu biznes. I to jest fair. Ja im daję wartości albo możliwość dotarcia do nich, albo sposób pokazania ich, pewne inspiracje, pewne kontakty, które na przykład dzięki festiwalowi są możliwe. Zaproszenie autorytetów, ważnych ludzi. A z drugiej strony oni dają mnie możliwości, wynajem sal, wsparcie pewne, dają mi pieniądze. No tak, po prostu współfinansowanie pewnych działań, które dla mnie są kluczowe. I ta wymiana jest kluczowa. Kiedy robiłyśmy, zastanawiałyśmy się, co zrobić, żeby fundacja, siedziałyśmy we trzy z tą moją przyjaciółką, jeszcze jedną, z którą działalność społeczną właśnie prowadziłyśmy dosyć długo, siedziałyśmy we trzy w knajpie wieczorem pomiędzy jedną nianią zajmującą się naszymi dziećmi, a drugą i zastanawiałyśmy się, co jest ważne. To ważne jest tworzyć takie projekty, żeby ten, kto daje, dostawał, a ten, który dostaje, dawał. I na przykład festiwal to jest sposób na inspirację. Na inspirację do rozwoju. Do rozwoju przez film, przez czytanie, przez słuchanie, przez rozmowę, przez debatę, przez dyskusję z ludźmi, którzy coś umieją, dużo wiedzą, którzy są celebrytami w pewnym sensie, czyli są dla nas ciekawi, bo coś robią, tak? Bo są dziennikarzami, reporterami, filmowcami, bo ich podziwiamy na ekranie w telewizora czy w radio, czy czytając po prostu. A z drugiej strony oni są kimś, kto może nas bardzo zainspirować. I teraz ktoś, kto współtworzy festiwal, jest kimś, kto z niego dużo dostaje. Kiedy zaczynamy zapraszać biznes do dyskusji o wrażliwości, o pewnych tematach, o rozwiązywaniu pewnych systemowych spraw, to jest ogromnie, ogromnie budujące dla wszystkich. I w związku z tym następuje wymiana. I ona może występować w wielu obszarach działalności społecznej, jeśli pokazujemy, jak wiele to daje, ile to daje radości, na przykład chorym dzieciakom, albo że ratujemy komuś życie, po prostu jednemu człowiekowi. To wszystko jest oczywiście relatywne. Dzisiaj kilkaset osób dziennie umiera na COVID i wielu z nas w ogóle to lekceważy, nic nie robi, żeby ich chronić, żeby być odpowiedzialnym społecznie. To jest niedopuszczalne i jest moja głęboka niezgoda na to. Jeśli zostawiamy ludzi na granicy życia i śmierci, mówiąc bardzo, bardzo dosłownie i w ocenie tych sytuacji kierujemy się jakimiś swoimi przekonaniami, których nigdy nie zweryfikowaliśmy w życiu. Nie byliśmy tam, nie spotkaliśmy tych ludzi i nie wiemy, jak to wygląda, albo nie chcemy sobie wyobrazić. Jeśli obrażamy ludzi wykluczonych, no to może rzeczywiście trudno jest mówić, że jesteśmy wrażliwi na życie jednego człowieka, ale każde ono ma sens. My żyjemy po to, żeby być szczęśliwi, każdy z nas. To teraz wyobraźmy sobie tych, którzy do szczęścia to mają tak ogromnie daleką drogę, bo muszą w ogóle przetrwać, przeżyć, żyć bez bólu, bez cierpienia. Nie chcę o tym mówić, nie chcę mówić o cierpieniu, chcę inspirować. Chcę tą wymianę robić na takim poziomie, że zaczynamy tego człowieka widzieć i inspirujemy się tym, jak możemy mu pomóc, ale też ile możemy od niego dostać. Najwięcej w życiu,
najwięcej. Dostałam od ludzi, którzy, gdyby na nich popatrzeć tak z boku, można by powiedzieć, no tacy zwykli, oni nic nie mają, ale oni właśnie to mają, tą wdzięczność, radość, umiejętność dostrzegania drobnych rzeczy. To jest ta wymiana, to jest to źródło energii, które sprawia, że oprócz pracy zawodowej, normalnego życia, normalnych problemów, jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie dużo, dużo energii, żeby robić takie rzeczy, jak robi wiele, wiele organizacji pozarządowych. I ja myślę, że tutaj naprawdę to wszystko to jest jak handel, tylko czymś innym, nie tylko pieniędzmi. To znaczy za te pieniądze festiwal powstaje za śmieszne pieniądze, ale żenująco śmieszne pieniądze, naprawdę. Jak porównuję to z dotacjami, kiedy dostają inne festiwale, to jest w ogóle, to jest ekwilibrystyka, ale to wszystko polega na barterze. Ja potrzebuję barteru uczciwego. Ktoś dostaje naprawdę coś ważnego, wartościowego, spotkanie, rozmowę, inspirację, energię za to, że coś z siebie daje albo coś udostępnia, co już ma. Ja nie płacę za wynajem sal, bo po prostu wnoszę do nich wartość. Mówię ja, oczywiście ja jako organizacja, jako fundacja, jako grupa ludzi, przepraszam, tu moja asystentka, która zawsze pomaga, to jest również pracowniczka fundacji, tak, Graffiti, przedstaw się, ale teraz przeszkadzasz. Więc to są takie wartości niematerialne, które też wtedy w prawdziwy sposób zostają w danej organizacji. Kiedyś na tym nie zarobiło, ale poświęciliśmy czas, żeby dostrzec, co dostaliśmy w zamian, czym możemy obdzielić naszych partnerów, współpracowników, klientów i tak dalej. Wtedy chwalimy się w tym w zupełnie inny sposób. Spotykam też organizacje, które wcale nie chcą mówić o tym. Ja o nich mówię. Współpracuję teraz z Artigen, firmą, która tworzy nowoczesne, no zupełnie przełomowe, technologiczne, wykorzystując technologię, sztuczną inteligencję, terapie przeciwnowotworowe. Dla mnie taka misja firmy, jak wynalezienie leku na raka, to jest w ogóle, to jest jakaś gwiazdka z nieba. To jest w ogóle, no ale co artystka może zrobić w takiej firmie? No co, nie jestem biotechnologiem, nie jestem fizykiem, nie jestem lekarzem, nie jestem informatykiem, nie umiem analizować wielkiej ilości danych. Ale mogę wnieść pewną energię, mogę wnieść, pokazać, jak działa choroba nowotworowa, co może zmienić, ale też co my jako ludzie możemy zmienić, dając coś chorym. I ta wymiana w tworzeniu projektów jest ogromną wartością, bo nigdy nie mogłabym powiedzieć, że dołożyłam nawet taki mały kawałeczek palca do tworzenia terapii przeciwnowotworowych, ale jeśli współpracuję z taką organizacją, jeśli dzielimy się tym, co możemy, oni swoją wiedzą, doświadczeniem z zakresu no, bardzo fachowego, a ja przynosząc prośbę o uratowanie życia kogoś i to wszystko się zderza, to są wartości, które zostają. I nie wszystko, co się wyprodukuje w relacji firma, organizacja, musi opierać się na pieniądzach czy wynajmie sali. Bo ja mam takie poczucie, że to, co powstaje między ludźmi, ta pewien rodzaj, możemy to nazwać edukacją, ale tak naprawdę wyzwalaniem pewnych wartości, to już jest w pewnym sensie misja naszej organizacji. To nie zawsze musi być projekt, który nazwiemy czymś, który wprowadzimy sobie na stronę, wrzucimy w media społecznościowe i będziemy się nim chwalić. To jest to, co się dzieje po gali finałowej festiwalu. Jak powiedział profesor Bodnar, to, co się tu dzieje, taka jaka jest energia między wami, dziennikarzami, reporterami, między konkurencją, jaką są w pewnym sensie dla siebie, to jak oni tu na tym festiwalu ze sobą rozmawiają, jaki mają dla siebie szacunek, jaką radość z czyjegoś sukcesu, to jest wartość tego wydarzenia. To wy będziecie za kilka lat lepsi niż Oscary, bo to jest prawdziwe, bo to się tu naprawdę dzieje. To był dla mnie największy komplement, usłyszany w szatni podczas przebierania się gdzieś tam na jednej nodze, bo to w Muzeum Emigracji w Gdyni mieliśmy galę i gdzieś tam przebieraliśmy się za jakimś standem z panem profesorem i on mi wtedy to powiedział, to jest dla mnie wartość, że wytwarza się pewna energia, która motywuje, że przychodzi do mnie dziennikarz i mówi, wiesz, byłem załamany,
sytuacją na rynku medialnym, tym, jak mało zarabiam, tym, że już nie mam siły dźwigać tych tematów, bo reporter ma zrobić temat iść dalej. Nie, to jest tak ogromnie wrażliwa działalność, że to się potem przeżywa. Potem są terapie, potem są załamania nerwowe, bo ci bohaterowie zostają. I przychodzi do mnie reporter, reporterka i mówi, wiesz, gdyby nie to, że dostałem nominację na festiwalu i że do mnie zadzwoniłeś, to ja bym już to rzucił w cholerę, ja już bym poszła dawno. Ja już myślałam, że to nie ma sensu, że trzeba się zająć czymś konkretnym. A teraz tu jestem i piszę dalej. To są dla mnie wartości. One nigdy nie będą na sztandarach, no bo nie będziemy tego wrzucać na Facebooka, tak, tych historii. Nie będziemy z nimi się obnosić, ale dla mnie dziś to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, że wytwarza się po prostu między firmami energia i jeśli dobrze się rozmawia z pewną organizacją, z jej zarządem i czujemy, że to przywództwo jest naprawdę odpowiedzialne, to oni nie potrzebują tego zdawać na sztandar. Wiele rzeczy takich się dzieje, że nie mówmy o tym, ale dziękujemy, że możemy w tym uczestniczyć. Myślę, że to jest fajne, bo to jest naprawdę zarażanie pomaganiem, a to, czy pracownik tej firmy wesprze nasz festiwal, oczywiście super by było, jakby wsparł naszych podopiecznych, którąś z naszych akcji, czy nasz festiwal, ale jeśli pomoże sąsiadowi, jeśli odpowiedzialnie udzieli pomocy gdzieś, gdziekolwiek, zatrzyma się, kiedy zobaczy wypadek, pomoże komuś w górach, nie wiem, wpłaci parę złotych na jakąś zbiórkę, to jest mój sukces. Ta wymiana. I na tym moglibyśmy zakończyć. Ja tak ciebie słucham. Więc myślę, ja nie mam pytań. No. To jest wszystko. Ja pamiętam, myśmy się raz spotkali fizycznie, w sensie face to face, wiele lat temu. Już nie pamiętam, jak to było. Gdzie ja miałem być mentorem, doradcą. A się skończyło zupełnie inaczej przy tym stoliku, przy którym ja siedziałem. Wtedy, kiedy jeszcze byłem niedoświadczony, też nie miałem ani doświadczeń, ani takiej pewności siebie, ani pewnych sposobów wypracowanych, jak pewne rzeczy robić prawidłowo. Ty już miałaś dużo więcej doświadczeń. I pamiętam, jak to było dla mnie takie zaskoczenie, jak to spotkanie się skończyło, bo ty przejęłaś to spotkanie. I to. No to jest moja, to jest moja wada, to jest moja bolączka. Nie, w sensie to ja się uczyłem. Jak o pewnych rzeczach myśleć na tym spotkaniu, a nie odwrotnie. To mogłoby być upokarzające jednak, no bo to ja miałem być tym mentorem, ale nie wspominam tego jakoś w sensie negatywnie, tylko jako takie wielkie zaskoczenie, bo ciebie się po prostu fantastycznie słucha i to doświadczenie, jakie masz i to, jak ty opowiadasz i jaką energią to robisz, to nawet tutaj nie widzimy się, w sensie nie siedzimy w przestrzeni fizycznej, ale to po prostu zaczyna zarażać i działać i naprawdę skłania do myślenia i do wielu refleksji. I wydaje mi się, że tego po prostu brakuje, bo ja rozumiem jakby tą relację międzyludzką i to, że tą energię, że tak powiem, się czerpie z przestrzeni i ona nie zawsze jest w słowach zawarta, tylko po prostu powstaje między ludźmi. No ale też często pierwszym punktem styku no są to jednak te media społecznościowe czy strony internetowe, gdzie ta energia również może emanować w właściwy sposób, gdzie możemy dać poczuć tej drugiej stronie, że nie chodzi o to, że my prosimy daj, tylko rzeczywiście jest ta wymiana, jest ta transakcja, jest to dawanie wartości, a nie tylko proszenie o te pieniądze. Ja często niestety widzę proszenie o pieniądze, a to jest rynek konkurencyjny bardzo. Tak? Oj, bardzo. I tutaj panują te same zasady, które panują w biznesie. Tak? No to czym się musimy odróżnić? No bo to tak jest, bo prawda jest taka, że prowadzenie organizacji pożytku publicznego nie różni się od prowadzenia firmy. Jest księgowość, jest raportowanie, są partnerzy, jest odpowiedzialność, jest przywożenie, dowożenie na czas dobrych produktów, czy to jest uratowane dziecko, czy to jest, mówiąc tak bardzo oczywiście przedmiotowo, czego nie lubię, ale czy to jest po prostu przyniesiona pomoc, czy to jest zakupiony sprzęt, czy to jest zorganizowana impreza. I to jest też okej. Bo myślę, że wtedy rodzi się satysfakcja z tego, że coś wartościowego dzięki mojemu wkładowi, czy finansowemu, czy niefinansowemu, zostało wyprodukowane, zrobione, przygotowane, poszło w świat. To na pewno inspiruje, bo jeśli się coś dobrego robi, to naprawdę rodzi się taka wewnętrzna satysfakcja i ona daje cholerną radochę, naprawdę.
ona daje po prostu takie poczucie sukcesu. No, czy to sukces jest na biznesowym tle, tak go nazywamy, czy na tym społecznym. Ja powiem tak, z fundacją jest więcej roboty niż z firmą, takie mam poczucie. Co więcej, żeby nie było tak kolorowo, to nie jest tak, że ja jestem, pracuję w marketingu i mi się wszystko udaje i ten nasz marketing, nie, szef bez butów chodzi. Cały czas brakuje nam kasy, bo może właśnie za bardzo poszliśmy w te emocje i w to, żeby tą wymianę między ludźmi tworzyć. Mamy ogromne grono ludzi wspierających, takich, do których ja wiem, że zadzwonię. I jeśli zadzwonię, bo będzie naprawdę dramatyczna sytuacja, to oni po prostu bez dyskusji, bez wątpienia, bez wahania po prostu pomogą. Natomiast to załatwianie na zasadzie barteru jest dla mnie wielką wartością, bo to daje poczucie właśnie wymiany. Czasem ten barter jest finansowy, ale w większości chodzi o to, żeby... A z drugiej strony ja bym chciała zapłacić moim gościom w którymś momencie, nie zapraszać wszystkich za darmo. Ja bym chciała powiedzieć reporterowi, słuchaj, robisz świetną robotę i za to spotkanie autorskie bym ci chciała po prostu zapłacić. No i wtedy zaczyna się ząb, bo nie ma. Tak? Bo po prostu brakuje fizycznie tych pieniędzy. I my też się borykamy z tym, jak je zdobywać. Też piszemy mnóstwo grantów, staramy się o rozmaite dofinansowania i tak dalej. Teraz jest też trudniej, bo firmy no, po prostu często ledwo dają radę w tej sytuacji, która jest od 2 lat. Nie jest łatwiej, no jest trudniej. Ci, którzy byli już na takim etapie, że okej, teraz mamy ten nadmiar. I to działa zarówno na poziomie osób indywidualnych, jak i firm. Żeby zrobić coś dobrego, żeby się podzielić, trzeba mieć pewien nadmiar. Albo nadmiar wiedzy, żeby wiedzieć, że odpowiedzialne przywództwo, to już nie mówię o turkusowym zarządzaniu, ale że to naprawdę skutkuje. Jeśli się z ludźmi rozmawia po partnersku, jeśli ludziom się daje przestrzeń na to, żeby robili coś społecznie, jeśli się ich tak szkoli i wychowuje, to oddaje... To się po prostu odpłaca w tej dobrej energii. No teraz mamy takie dane. Jak myślisz, ile procent Polaków poświęca jedną dniówkę, czyli 8 godzin w ciągu roku na działalność społeczną? Ale takich przeciętnych Kowalskich? Takich przeciętnych Kowalskich, pracujących Kowalskich. Tak? Zakładamy, że to są ludzi, dzieci, osoby starsze. Dniówkę w skali roku. W skali roku. Ile wynosi dniówka? 8 godzin, no 8 godzin w skali roku, okay, na działalność. Na kwotę próbuję to przełożyć jakoś. Kwota, no dobra, to zależy, gdzie pracujesz. No więc właśnie. Dobra, 5%. No blisko, około 8. A teraz powiedz mi, jak to jest w Skandynawii, jak się spodziewasz? W Skandynawii, myślę, że to jest 10 razy więcej, czyli 80, tak jak powiedziałeś, 8, to tam jest 80. No tak, no 75, brawo. Po prostu widać, że jesteś że jesteś jednak w NGO-sach w jakiś sposób zaznajomiony. Otóż tak to wygląda, 7 do 70, można tak by to zaokrąglić, tak? I zobacz, to nie wynika z tego, że Polacy są źli, że Polacy... nie wiem, nie lubią innych bardziej niż inne narody. No, może boimy się inności, odmienności, obcości, tak? No, mamy tę tendencję do wykluczania jednak. I to wszystko wynika z braku edukacji. To wszystko wynika też z braku zachęty. To też wynika czasem z braku jakby wyobraźni, gdzie ja mogę coś zrobić. Gdzie ja mogę, jak ja mogę pomóc. Mhm. Oczywiście to są jakieś tam rzeczy zbadane, no wiadomo, że jeśli pomagasz swoim rodzicom, no to się nie liczy, tak, do tej statystyki. Tu chodzi o taką po prostu pracę na rzecz innych, taką, że i to niekoniecznie sformalizowaną, ale taką, że na przykład no, regularnie robię zakupy sąsiadce i poświęcam na to, nie wiem, reguł 2 razy w miesiącu, tak, no to te 8-10 godzin rocznie mniej więcej na to poświęcam. Przy okazji robię swoje zakupy, no ale podjadę do niej, zapytam, zadzwonię, co jej trzeba, to już jest coś, co podlega pod te 7%. No oczywiście to są tylko wyniki badań, to są deklaracje pewne, tak? To są wyniki sprzed 1,5 roku robione w ramach Unii Europejskiej, kiedy badano inne społeczeństwa, czy różne społeczeństwa unijne. Natomiast ja myślę, że jeśli pracodawca uczy takiej odpowiedzialności i daje taką przestrzeń, żeby
czy w ramach godzin pracy, czy fajnie zorganizowane po godzinach, to ludzie naprawdę są chętni, żeby to robić, żeby się włączać. A jeśli się włączysz, poczujesz z tego radość, to to naprawdę działa. To potem opowiesz o tym komuś, to potem nauczysz tego swoje dzieci. Jeśli nie będziemy tego uczyć w szkołach, jeśli nie będziemy mieć możliwości wejścia do szkół, żeby o tym opowiadać, żeby inspirować, żeby pokazywać konkretne działania, które mogą naprawdę zrobić coś pozornie małego, ale w skali globalnej naprawdę dużo zmienić, to będzie ciężko. Ale to wynika z wychowania, to wynika z tego, jak działają szkoły, gdzie jest na to przestrzeń, żeby robić tą działalność. Dzieci się uczy, że muszą wyrobić ilość godzin w podstawówce, żeby dostać punkty do liceum. To nie do końca tak powinno być. Oczywiście fajnie, że punktowana jest działalność społeczna. I na przykład, ale na przykład nie jest punktowana ta robiona poza szkołą. Czyli jeśli moje dzieci, a robią to regularnie i już są, no już niestety taką mają mamusię, zostali w to wrobieni, więc regularnie pomagają mi w fundacji, oddają swoje oszczędności, nie wiem, pomagają w organizacji festiwalu, rozmaite inne rzeczy inicjują, sami tego chcą, oni już to wiedzą. Moja córka przyszła ostatnio, mówi: mamo, chciałabym pracować w jakimś ośrodku, które pomaga dzieciom z autyzmem, bo wie, że w fundacji mamy dzieci z autyzmem, gdzieś o tym słyszy, gdzieś ma z nimi kontakt. I przyszła sama, mówi: wiesz, ja bym chciała pójść do takiej organizacji. Ja mówię: no dobrze, poszukamy, bo ja bym chciała być wolontariuszką. Fajnie, że ma taki pomysł, ale nawet gdyby została, to, no to nie wystarczy jej do punktów, do świadectwa. Musi to zrobić w ramach szkoły, super, bo wtedy szkoła się motywuje do tego, żeby ich uczyć, organizować ten wolontariat i tak dalej. To jest okej. Natomiast no, fajnie by było też doceniać to, co się robi poza szkołą, bo wiele dzieciaków się w to angażuje. Nawet taki przykład jak Wielka Świąteczna Orkiestra Jurka Owsiaka. To jest również ta wymiana, o której mówimy. To jest to poczucie bycia częścią społeczności. To jest ten prezent, który my dostajemy w zamian za to, że coś wylicytujemy, że wrzucimy do puszki, że gdzieś tam wpłacimy parę złotych albo chociaż udostępnimy post. To jest ta satysfakcja, to jest ta radość, to niematerialne. To samo dzieje się w organizacjach. Jeśli firma jest fajnie zarządzana, to te niematerialne, drobne rzeczy po prostu są odczuwalne. Pewna uczciwość, w tym pewne zaufanie, to się buduje i to potem skutkuje na całe nasze życie i na to, co będziemy robić po prostu w kontekście naszych sąsiadów i tak dalej. Więc jeśli mówimy o markach NGO-sowych, to każda z nich no, w jakiś sposób próbuje przekonać swoich darczyńców, swoich wspierających. Jeśli ta energia jest prawdziwa, to jest łatwiejsze. Natomiast to nie zawsze przekłada się na pieniądze. Tutaj potrzeba, żeby to się przełożyło na pieniądze, trzeba być po prostu dobrym, odpowiedzialnym biznesem. Społecznym po prostu. Trzeba dobrze raportować, trzeba umieć wykonać swoją robotę marketingową, reklamową, promocyjną, wdzięcznościową. To jest to trudne, bo ciągle jesteśmy wdzięczni i ta wdzięczność jest cudowna. Jest jednym z najlepszych uczuć, jakie znam. A z drugiej strony no, wymaga bardzo dużo uważności, bo ludzie różnej wdzięczności oczekują i to dawanie jej jest i wysiłkiem takim emocjonalnym, ale w takim dobrym sensie, ale też takim wysiłkiem firmowym. Trzeba odpowiednio umieć podziękować i to jest bardzo ważne. To jest kawałek naszej konkretnej roboty NGO-sowej. I ona jest bardzo fair. Po prostu fajnie jest móc komuś podziękować za dobrze zrobioną robotę. I fajnie się pochwalić, że się zrobiło dobrą robotę. Myślę, że to tutaj, ja bym dzisiaj ten, zwłaszcza, że są takie czasy, żeby postawiłabym na tą wymianę, na wdzięczność, na dumę z tego, co się robi, na poczucie radości po prostu, które jest bardzo budujące i bardzo pomaga. Ale też oczywiście, no, w którymś momencie prowadzi do wypalenia, to też trzeba się przed tym chronić, bo ludzie są w stanie właśnie jedną dniówkę w roku, ale nie cały rok, nie 365 dni. My działamy na zasadzie wolontariatu. W naszej fundacji nie ma etatów, nikt z nas nie zarabia, wszyscy pracujemy przy festiwalu, przy wszystkich akcjach, przy pomaganiu, przy akcjach edukacyjnych, wszyscy pracujemy społecznie. I to nam daje frajdę i radość, ale czasem też daje zmęczenie. Też potrzebujemy tego odbicia. Być może super by było pracować w organizacji własnej i natomiast to już jest potem gorzej widziane. No niestety, to już o tym była mowa w twoich programach i w rozmawianiu o marce NGO. Mhm.
że wynagrodzenie takie, jakie mogłabym dostać w każdej firmie w mojej branży, w której byłabym potrzebna, no nie ma się nijak do tego, co ludzie chcieliby płacić organizacjom społecznym za to, co robią. Te badania Klon Jawor, które robi, warto sobie przejrzeć, jak ludzie postrzegają organizacje pożytku publicznego i to, jak widzą wynagradzanie w nich. To jest naprawdę ciężka praca, to jest zarządzanie po prostu firmą, tylko firmą, której produktem jest jakaś tam szeroko pojęta pomoc. No tak, ale znając takie badania, no to jest to cała praca, która też leży po stronie organizacji pozarządowych, aby jakby zmienić jakby sposób postrzegania, zmienić też narrację. No bo wracając do początku tej wypowiedzi, no to do mnie dociera mnóstwo komunikatów takich starobiznesowych, na zasadzie weź kup, nie? W sensie weź płać pieniądze, w sensie ja nic tak nie dostaję, nie ma tej wymiany. Nie wiem, co mam zrobić wtedy, kiedy widzę, że jest ważny i ciekawy, jakkolwiek się to brzmi, ciekawy dla mnie temat, ale temat, w co chciałbym się zaangażować, ale niekoniecznie finansowo, to też nie dostaję informacji, co ja innego mogę zrobić, żeby pomóc. Ja absolutnie, to chyba nie jest specjalnie próżne, chyba już dzisiaj nikt tego tak nie traktuje. Ja bym też coś chciał mieć dla siebie, w tym sensie, jak pomagam, coś robię, to tak jak w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przykałem sobie to serducho i pokazuję innym, słuchajcie, jestem w drużynie, jestem w tym klanie, tak powiem, jestem w jakiejś społeczności, to tak za każdym razem bym chciał móc się pochwalić, słuchajcie, pomagam, robię coś dobrego dla innych. Dzięki temu trochę też buduję siebie i pokazuję to, jak ja myślę, w co wierzę, jakie mam wartości. I chciałbym to dostawać. Tak, i tu identyfikacja z marką mogłaby być bardzo fajna i naturalna, autentyczna, prawda? Z marką tego w biznesie jest już coraz mniej jest tego weź kup, jest coraz więcej tego budowania relacji, zapraszania do pewnego świata, do pewnej grupy, więc wydaje mi się, że tutaj zasady są takie same. Wydaje mi się, że też NGOsy powinny zmienić jakby to, w jaki sposób one same o sobie myślą. Z jednej strony mamy taką dużą pracę związaną z wytwarzaniem kultury pomagania, to o czym wspomniałeś wcześniej, żeby na każdym poziomie, że tak powiem, od najmłodszych lat, już w szkołach zacząć uczyć dzieci. No, a z drugiej strony mamy ogromną pracę, tak, po stronie organizacji pozarządowych i po stronie biznesu również, jak pewne rzeczy robić we właściwy sposób. Bo ty wspominałeś, ja chyba nie mam problemu z tym, że niektóre firmy dzisiaj bardzo, ta motywacja nie jest taka za ciekawa, ona jest taka bardzo marketingowa i sprzedażowa, jeśli chodzi o to działanie, o to pomaganie, bo to jest dobrze widziane i tak dalej, ale często daje się to wyczuć, że to jest takie mocno sprzedażowe. Ale sobie myślę, że to jest może nie wcale takie złe, bo przy okazji być może jednak, że powiem, te firmy spotkają na swojej drodze właściwe osoby, takie jak ty chociażby, i ta motywacja się zmieni, się też czegoś nauczą po drodze i to się przekształci naturalnie w coś prawdziwego i autentycznego. Wiesz, to też jest czasem kwestia komunikacji, bo jedną rzeczą jest to, co robi organizacja czy firma we współpracy na przykład z NGOsem, a drugie jest to, co jej dział marketingu pokaże na zewnątrz. I czasem może to nawet być pokazane w sposób taki, wiesz, że o, tutaj robimy i tak dalej, a pod spodem dzieją się fajne rzeczy. Trzeba też na to z tej strony spojrzeć. Forum Odpowiedzialnego Biznesu teraz uczy firmy raportować, to znaczy są konkursy na raporty społeczne i tak dalej. One są fajne, bo one wymagają właśnie przyjrzenia się tej wewnętrznej motywacji, to znaczy nie tylko pokazaniu, że to zrobiliśmy, no bo umówmy się, że czasem, no nie wiem, wyprodukowanie jakiegoś drobiazgu, który ma być symbolem tego, że używamy rozkładającego się plastiku w jakimś tam bardzo małym zakresie, to jest spektakularne, ale tak naprawdę niewiele wnosi, no ale daje też edukację. Pytanie, jak zaangażował się zespół, pytanie, czy to było właśnie tak, dobra, słuchajcie, no musimy coś, kurde, zrobić społecznego, żeby wesprzeć, bo tutaj startujemy w takim konkursie, do grantu to potrzebujemy. Jeśli taka jest motywacja, no to pewnie coś wyniknie z tego dobrego, to jest super, zawsze jest super, ale nie będzie prawdziwe i nie zadziała to, o czym mówię. Prawdziwa energia, która zostaje w ludziach i jeśli ona zostanie w pracownikach, współpracownikach, partnerach, to ona jest a, wyczuwalna, b, po prostu będzie skutkować pomocą, współdziałaniem, odpowiedzialnością społeczną, czy w ogóle odpowiedzialnością wobec świata, nas wszystkich. Bo będziemy się tego uczyć, zarażać. Najlepszą rzeczą jest przykład. Patrzymy na to, co ktoś robi i mówimy, kurczę, no przestał jeść mięso.
Wow. No nie jest to łatwe, a to może ja spróbuję chociaż raz w tygodniu ograniczyć, tak? I to jest super, bo jeśli ktoś z przekonaniem to robi i wie, dlaczego to robi, no to cała rodzina zaczyna się przyglądać, to jest mniej tych mięsnych posiłków. Ja mówię o przykładzie, tak? Mówimy o planecie. My też tworzymy akcję edukacyjną na temat ekowrażliwości i tego, jak w 10 przykazaniach, co najważniejszego, każdy z nas może zrobić, żeby planetę wspierać. I myślisz sobie, ojej, ja jeden przestanę, nic się nie zmieni. No ale jeśli jestem ja, moje otoczenie, moja rodzina, moi przyjaciele, moi partnerzy, moja firma, moja fundacja, moja, w sensie to, co robię wokół siebie i ludzie to widzą i biorą przykład, nawet w takim codziennym życiu, myślą, kurczę, no jej się udało, cholera, no może spróbuję, zobaczę jak to jest i może im się uda, to już jesteśmy grupą, to jest nas coraz więcej i krok po kroku zmieniamy się, zmieniamy swój wpływ na dobry, na zły, no to zależy, jakie energie zostaną przekazane. Ja myślę, że to naprawdę jest ważne. Z drugiej strony to odpowiedzialne raportowanie jest naprawdę bardzo inspirujące też dla innych organizacji. Myślę, że warto do tego zaglądać. Warto przyglądać się tym firmom, które robią to naprawdę z dobrą motywacją, bo to zawsze wpływa pozytywnie na to, co się dzieje w firmie. A to z kolei wpływa no, po prostu na core biznesu. W fundacjach też się sypie, bo też nie mamy czasem energii, też nie mamy nadmiaru, też ktoś musi jechać do roboty zamiast tu i teraz zrobić coś fajnego dla fundacji, no bo muszę z czegoś żyć, ale jeśli globalnie w zespole zostaje dobra energia i ktoś ciągnie, ktoś jest na górze tej huśtawki, to za chwilę mnie wyrzuci w górę i ja będę miała tą energię, żeby coś zrobić. To jest fajne. I tak samo jest w organizacjach i w firmach. Mi się wydaje, że trzeba postrzegać ten CSR nie tylko na zewnątrz, tylko jako robotę, którą może zrobić w środku organizacji. Naprawdę zmienić poprzez wartości, zmienić pewne spojrzenie, poglądy, wyedukować, uwrażliwić. Lubię to słowo wrażliwość, no co? A wtedy budzi się pasja, jeśli coś zrobisz i ci się uda, to tą pasją zarażasz dalej. No ja mogę powiedzieć anegdotę, może to będzie też fajne zakończenie. Anegdotę odnośnie festiwalu, która pokazuje, jak my działamy. Znaczy tak przyjechałam do Sopotu, do mojej przyjaciółki, spotkałyśmy się we trzy, wymyśliłyśmy festiwal. Pierwszego dnia to miał być festiwal teatru, muzyki, tańca, wszystkiego. No bo przecież trzeba wszystkich zadowolić i każdemu dać jakąś radość i każdemu dać jakieś doświadczenie. Właśnie ta wymiana, że my tu festiwal, oni bilety, ale dostają coś super i w ogóle to jest wspaniałe. No ale się przespałam z tematem, ponieważ mój mąż uczy dziennikarzy. Więc też trochę w tym środowisku siedziałam i myślę, kurczę, cały czas mi ten reportaż, ten film dokumentalny chodził po głowie. Mówię, kurczę, jakby tak zrobić festiwal reportażu. No to byłoby super. A filmowego? No i tak już, aha, no i zaraz po wyjściu z tej knajpy pobiegłam do kolejnej, bo jak już przyjeżdżałam do Sopotu, no to ze wszystkimi znajomymi się spotykałam. Siedzi dwóch moich kumpli i ja mówię, panowie, mam nowy projekt, robimy festiwal. Oni się złapali za głowę, no bo wiedzieli, że znowu kolejny projekt, no po prostu będzie szaleństwo. Festiwal, już miałyśmy wymyślone, że będzie się nazywał Wrażliwy, więc to miałam, tyle. Słuchajcie, no to taki festiwal, no film, na pewno dokumentalny film, od tego zaczniemy. To gdzie mogę w Trójmieście coś takiego zrobić? No bo ja spod Krakowa, no to, no nie wiem, no może Gdyńskie Centrum Filmowe, jeden mówi, a gdzie to jest? No w Gdyni, no fakt, no w Gdyni. No to co, a znacie tam kogoś, mogę, jak ja się mam tam umówić? No jest przecież Gdyńska Filmówka. Mówię, dobra, no zadzwonię. Kolega mówi, dobra, wiesz, mam kontakt do kogoś, kto tam pracuje, pracował, może kogoś zna. Następnego dnia rano, bo ja za dwa dni wyjeżdżałam, następnego dnia rano zadzwoniłam. Tego samego dnia jeszcze byłam u prorektora Gdyńskiej Filmówki, z którym porozmawiałam. No na początku, no wiesz, pani z fundacji przyszła jakiś projekt, no... No miło, no trzeba jej wysłuchać, no bo pani z fundacji i tak dalej. Ale w końcu, ja byłam taka zestresowana, to jeszcze nie było wymyślone, a ja już o tym festiwalu i tak mówiłam trochę kreując to. I w pewnym momencie mnie poniosło i mówię, tak, bo my artyści po prostu potrzebujemy coś stworzyć, coś pokazać, tą emocję, tą energię. I on wtedy złapał. I mówi, dobra, robimy. Dobra, idziemy, to idziemy do szefa festiwalu w Gdyni, on wszystko załatwia, dobra, robimy. I rzeczywiście po 40 minutach byłam u tego szefa festiwalu, no i pan prorektor mówi, tu proszę, pani jest, tu pani ten festiwal, jaki to festiwal, wrażliwy, tak, wrażliwy, pani robi tu festiwal, proszę zrobić, robimy u nas, udostępnimy salę, robimy. No i pan od festiwalu, pozdrawiam bardzo serdecznie panie Olafie, wziął kajet,
otworzył. No i kiedy to pani ten festiwal chce robić? No bo dyrektor musi wiedzieć kiedy. No więc ja mówię, no wtedy i wtedy, bo tu tak dalej, podaję pewną datę. No mamy pewien problem, bo wtedy Pedro Almodóvar ma prapremierę europejską jakąś w naszym centrum swojego nowego filmu. No przykro mi, przykro. Ja mówię, no to inny termin, to głupio, bo inne festiwale, tam coś nachodzi. No i opowiadam, jaki wspaniały będzie ten festiwal. To jest dzień po wymyśleniu. Opowiadam o nim, rozwijam swoje myśli, pasję całą w to już włożyłam. I on w pewnym momencie zamyka kajet i mówi, wie pani co? Pedra to się przesunie. Robimy. I ja mówię, kocham pana. Pana kocham. Bo jak ja przychodzę z czymś, co zostało wymyślone wczoraj, ale ja wiem, że to zrobię. Ja już wiem, że to na pewno się uda. A on mi mówi, że przesuniemy światową premierę filmu Pedro Almodóvara, no bo jest festiwal wrażliwy. Ja mówię, to jest dla mnie dobra wróżba. Mhm. Ja po prostu wiem, że to się uda. Dziękuję bardzo za to zaufanie i za to, że właśnie ta pasja, którą przyniosłam, myślę, że to trochę było tak, że ja po prostu się tak zakochałam w tym projekcie i tak uwierzyłam, że on może być wymianą energii. No, że... Pedro, przykro mi bardzo, że nie mogłeś wtedy mieć światowej prapremiery. Natomiast no to jest taki, to jest coś takiego, co daje mi energię, żeby to dalej robić. I myślę, że ta wymiana tutaj była też taka, że rzeczywiście dużo się w Gdyńskim Centrum wydarzyło. Gdynia wspaniale się zaangażowała. Ja w ogóle bardzo dziękuję Gdyni za pomoc, bo ja nie jestem stamtąd, a ja jakby jestem stamtąd, jestem z całego Trójmiasta. Więc to jest też bardzo fajne, że przyciągnęła mnie do Trójmiasta tak naprawdę ludzka energia. Najpierw moja przyjaciółka, a potem wszyscy jej przyjaciele, których poznałam, a potem okazało się, że ja to mogę robić tam, nie tutaj. Że tam jest taka energia, tam, czyli tu, czyli u was, jest taka energia. I tylu ludzi chętnych do pomocy, że ja wszystko mogę zrobić. Prawie bez pieniędzy, no prawie. Prawie robi różnicę, ale jednak. Niesamowita energia. To jest w ogóle niesamowite, jak ta energia rośnie, jak opowiadasz. W sensie, tak jak teraz od początku naszej rozmowy, a o końcówce. To jest po prostu, no zobacz, ja mam tu po prostu gazety festiwalowe, które co roku wychodzą i piszemy o festiwalu. I wiesz co? Ja myślę, że tutaj to jeśli mówimy o marce, nie wiem, czy to będzie widać, to logo. Widać, to logo to są odciski palców moje i mojej przyjaciółki, które powstały przy pierwszym naszym projekcie Hospicare dla zespołów medycznych, dziecięcych hospicjów domowych. I teraz te odciski palców, one są właśnie takim symbolem tego, że możemy zostawić mały ślad w życiu innych ludzi. Że każdy nasz ślad, nawet drobny, ma znaczenie, że to bycie i myślenie o tym, co możemy zrobić i nawet małe gesty naprawdę się składają na coś dużego. I naprawdę możemy zmienić. Zmienić ludzkie życie, zmienić ludzkie postrzeganie, otworzyć komuś oczy. To też jest bardzo ważne. I ja mam też taką ideę, powiedziałeś, że to jest rynek konkurencyjny. Tak, wiele fundacji ze sobą rywalizuje. To mnie martwi, powiem ci. Bo od początku mam takie poczucie, że my powinniśmy wszystko albo jak najwięcej robić razem. Że jeśli moją ideą jest pomaganie, to jeśli znajduję partnera, który lepiej pasuje do innej organizacji, to go chętnie przekażę. Że jeśli mogę wypromować jakąś organizację przy okazji moich działań, to z chęcią to zrobię. Że jeśli nasza fundacja może pomóc w ten sposób komukolwiek innemu, nie naszemu podopiecznemu, tylko komukolwiek, kto potrzebuje pomocy gdzieś, no to jest po prostu, to jest cel działania NGO-sów. Takie jest moje postrzeganie tego. I dlatego też z wieloma organizacjami naprawdę fajnie nam się działa i fajnie potrafimy się wspierać. I naprawdę przekazanie energii dalej jest po prostu dobrym sposobem na inwestowanie tych wartości, które są w NGO-sach oprócz pieniędzy. Które są potrzebne. No cóż, no poproszę o 1% dla zostawskich lat. No bo to nas niewiele kosztuje. Tu nikt nie musi się bardzo wykosztować, a my będziemy w stanie, to powiem o tym, tak? Bo będziemy w stanie, mogę?
Tak, mogę powiedzieć w 1%? To jest właśnie coś takiego, gdzie możemy poprosić, wszystkie organizacje społeczne mogą poprosić. Przede wszystkim nie zmarnujcie 1%. Tak? Po prostu przekażcie go gdziekolwiek. To jest pierwszy punkt. My w tym roku razem z Code Against Cancer będziemy i psychoonkologami chcemy stworzyć książki bogato ilustrowane przez wspaniałych polskich rysowników, książki, bajki nie tyle edukacyjne, co inspirujące pacjentów onkologicznych, małych pacjentów onkologicznych do tego, żeby radzić sobie z nowotworem, żeby radzić sobie na tej bardzo, bardzo trudnej drodze, zwłaszcza teraz, kiedy rodzice często nie mogą być w szpitalu z dzieciakami. Razem z psychoonkologami, ze specjalistami chcemy stworzyć takie wydawnictwa, które by mogły się znaleźć w każdym szpitalu onkologicznym w Polsce, które pomogą dzieciakom w piękny, bajkowy sposób, bajki terapeutyczne, po prostu przejść przez ten trudny czas, a rodziców wesprzeć w tym, jak pomagać swoim dzieciakom. To jest nasz cel tegoroczny, 1%. Oczywiście Festiwal Wrażliwy wspiera, bo całkowity dochód z festiwalu jest przeznaczony na pomoc dzieciakom, więc myślę, że tutaj to mogę Was po prostu zaprosić do tego, żebyście zobaczyli, czym jest Festiwal Wrażliwy, żebyście czytali reportaże, oglądali dokumenty, żebyście zobaczyli, ile fantastycznych, a równocześnie niezwykłych i czasem bardzo trudnych, a czasem niezwykle inspirujących rzeczy dzieje się wokół nas. Właśnie oglądając prawdziwe historie, to jest magia. Paula, bardzo Ci dziękuję za ten ogrom wartości i tą energię Twoją podczas tego spotkania. Dzięki. No Łukasz, ja Ci bardzo dziękuję za to nasze pierwsze spotkanie, bo ja go zupełnie inaczej pamiętam. Ja pamiętam, że to Ty jednak byłeś naszym mentorem i pomagałeś nam właśnie startować w tym zdobywaniu pieniędzy na działanie społeczne. Także wielkie dzięki. Dzięki za to, co robisz. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają i naszą organizację, i moim wolontariuszom, i wolontariuszom naszej fundacji, ale też dziękuję wszystkim, którzy w ogóle robią coś dla innych. Myślę, że to jest ogromnie, ogromnie ważne, żeby mieć to na uwadze, żeby to był kawałek naszego życia. Serdeczne dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.